Czy tak naprawdę o to tylko chodzi w biznesie online, żeby zarabiać ciągle więcej, żeby zarabiać pięciocyfrowe kwoty? Czy tak naprawdę musimy się wciąż chwalić tylko swoimi wynikami finansowymi? Czy o to w tym wszystkim chodzi? Według mnie nie. Natomiast nie ukrywam, nie od początku tak było. I w tym odcinku chciałabym Ci opowiedzieć o tym, dlaczego uważam, że nie wystarczy zarabiać więcej, pracując mniej w biznesie online. Dlaczego taka ważna jest jeszcze przy tym Twoja misja i dlaczego tak ważne jest to, żebyś skupiła się nie tylko na pieniądzach, żebyś tak naprawdę odkleiła się od rezultatu i żebyś skupiła się bardziej na czym? No właśnie, o tym opowiem Ci za chwilę. Najpierw jednak słowo wstępu, bo tak się składa, że to taki mój pierwszy nagrywany specjalnie na YouTube odcinek i może właśnie dla tych z Was, które jeszcze mnie nie kojarzą, krótko przypomnę, że nazywam się Justyna Stańska, ale w sieci jestem lepiej znana jako Italiana i tak naprawdę prowadzę biznes online świadomie od 2019 roku i pokazuję przy tym wprost moją drogę, pokazuję właśnie moje wyniki finansowe. W tym momencie mój biznes generuje 30-50 tysięcy miesięcznie przychodu, o czym opowiadam wprost. Natomiast właśnie, tak jak wspomniałam we wstępie, nie jest według mnie to najistotniejsze. I dlaczego nie jest? Dlaczego już mam dość w ogóle tej narracji, że tylko wyniki się liczą, pięciocyfrowy biznes? Dlatego, że owszem, to jest klikalne, to się dobrze niesie, ale nie jest na długą metę dobre dla Twojego biznesu. I już Ci zaraz tłumaczę, o co tutaj chodzi. Jeżeli w swoim biznesie skupiasz się wyłącznie na wynikach finansowych, wyłącznie na pieniądzach, to tak naprawdę każdy miesiąc, w którym idzie Ci gorzej, jest dla Ciebie porażką. To tak naprawdę zapominasz o tym, po co założyłaś ten biznes. A za każdym biznesem, który w zamierzeniu ma przetrwać więcej niż rok, więcej niż kilka lat, powinna stać Twoja misja. I tak naprawdę doskonale to rozumiem, że na początku często nie myślimy o tym, bo przecież główną motywacją do założenia biznesu jest to, żeby zapewniało nam to utrzymanie, żeby zapewniało nam to po prostu byt. Ja w swojej sytuacji na przykład mam tak, że to ja jestem głównym żywicielem rodziny. Mamy dwóch synów, więc oczywiste jest, że kiedy zakładałam obecną markę, na początku miałam wielkie parcie na wyniki finansowe. I zapewne wiele z osób oglądających ten odcinek dokładnie jest w takiej samej sytuacji, że Ty też możesz mieć po prostu presję finansową na sobie. Możesz to czuć. Natomiast to jest bardzo, bardzo krótkowzroczne podejście. I ja teraz już po kilku latach rozwoju biznesu wiem, że nie tylko o kasę tutaj chodzi. Oczywiście w tym momencie niektórzy mogą się nabijać, tak? No dobra, Tobie jest dobrze mówić, bo sama przyznałaś, że w tym momencie Twój biznes już ma się dobrze. No to okej, to czym się tu stresować w Twojej sytuacji? Ja mam zupełnie inną sytuację. Ja naprawdę muszę dbać o każdą złotówkę w swoim biznesie. I doskonale to rozumiem. Natomiast to jest nie ta kolejność, w jakiej powinnaś się zajmować swoim biznesem. Kiedy zaczniesz myśleć najpierw o swoich klientach, o ich potrzebach, o tym, jak im pomóc, to pieniądze za tym podążą, ale nie odwrotnie. Kiedy zamiast tego będziesz się skupiać tylko na wynikach finansowych, kiedy będziesz się przywiązywać bardzo do tych wyników, na przykład będziesz myśleć, że ta kampania musi mi się udać, bo świat mi się zawali, no to wtedy będziesz coraz bardziej sfrustrowana, coraz bardziej zestresowana i coraz bardziej będziesz się odklejać od tych potrzeb swoich klientów. Coraz bardziej będziesz o nich zapominać, skupiać się na sobie. A w marketingu i sprzedaży to jest niestety gwóźdź do trumny często. Wszystkie firmy, które osiągnęły najlepsze wyniki, przełomowe wyniki, a w tym właśnie pomagam osiągać przełomy w biznesie online, tak by the way, to właśnie skupiały się przede wszystkim na swoim kliencie. Nie na konkurencji, nie na swoich obawach, tylko na swoim kliencie.
Dlatego ja to u siebie zrozumiałam. Kiedyś miałam takie hasło, kiedyś miałam taką misję w swoim biznesie, że pomagam kobietom zarabiać więcej, pracując mniej. I sama byłam tego winna, że bardzo mocno grałam tymi argumentami finansowymi, pokazując właśnie swoje kulisy, chwaląc się liczbami, niejako robiąc z tego wyznacznik mojego sukcesu. Natomiast teraz już wiem, że po pierwsze, mamy tego dość wszyscy, już ile można słuchać o tych pięciocyfrowych biznesach, a po drugie, że nie tędy droga. I przyglądając się głębiej właśnie swojej misji, zrozumiałam, że to nie chodzi tylko o to, żeby zarabiać więcej, pracując mniej, ale chodzi o to tak naprawdę, żeby pomagać coraz większej liczbie osób. I to robi niesamowitą różnicę w podejściu do biznesu. Kiedy skupisz się na tym, żeby pomagać jak najlepiej coraz większej liczbie osób, to pieniądze za tym podążą. Ale musisz naprawdę tego chcieć. Musisz naprawdę poznać swoich klientów. Musisz naprawdę mieć w sobie poczucie misji, bo bez tego po prostu ten biznes jest po prostu wypłatą. Bez tego ten biznes jest po prostu wypłatą. I na dłuższą metę nie będzie miał racji bytu. Kiedy właśnie dokonasz tej zmiany, też w swoim myśleniu, że w moim biznesie nie chodzi o to, żeby pobijać ciągle kolejne rekordowe wyniki finansowe, ale tak naprawdę chodzi o to, żebym była w stanie pomagać jak najlepiej coraz większej grupie osób, to wtedy twój biznes wybuchnie. Bo z tego biorą się pomysły, jak właśnie skalować swój biznes. Jak na przykład robić oferty, w których możesz pomagać zamiast jednemu klientowi kilkunastu klientom. Wtedy chcesz na przykład skalować swoje zasięgi na Instagramie. Nie dlatego, że musisz, że wszyscy to robią, tylko po prostu chcesz. Wtedy właśnie podejmujesz nowe inicjatywy, tak jak na przykład ja teraz podejmuję, że wchodzę na YouTube'a, mimo że nie znam się jeszcze na tym kanale, ale wchodzę na YouTube'a po to, żeby też dotrzeć do osób, które być może nie są w innych moich kanałach komunikacji, a są tutaj i tego potrzebują. Dlatego to jest ten bardzo ważny przekaz, z którym chciałam Ciebie dzisiaj zostawić. Zamiast skupiać się na tym, żeby zarabiać ciągle więcej, żeby przywiązywać się do cyferek, żeby przywiązywać się do wyników, żeby myśleć, że dana kampania musi wygenerować taki przychód, bo inaczej nic z tego nie będzie, to zacznij myśleć o tym, jak mogę pomóc większej liczbie moich wspaniałych, idealnych klientów i zacznij skupiać się na tym, żeby właśnie tych klientów lepiej poznawać. To jest właśnie to, co mnie doprowadziło do nagrywania tutaj tego kanału na YouTubie. Dlatego tyle na dziś. Pierwszy rozrywkowy odcinek. Na pewno, jeżeli to z Tobą zarezonowało, zasubskrybuj ten kanał, bo będę wrzucać tu właśnie kolejne odcinki. Niektóre bardziej merytoryczne, inne z takimi właśnie moimi przemyśleniami, z czymś, co mnie wkurza w branży. A naprawdę już właśnie wkurza mnie to, że ciągle, zwłaszcza mężczyźni, no powiem wprost, mężczyźni grają tymi argumentami finansowymi w biznesie. Tymczasem nie do końca o to chodzi. Jeżeli będziesz myśleć tylko o pieniądzach, to Twoi klienci to wyczują i nie będzie to tak udany biznes, jak mógłby być. Skup się na swojej misji, a nie tylko na pieniądzach. I zasubskrybuj, jeżeli chcesz usłyszeć więcej o tym, jak osiągać kolejne przełomy w swoim biznesie online. Dzięki.